odcinku z rysowania widzów. Chyba nie spodziewaliście, ale dokładnie tak, nagrywam kolejny odcinek z rysowania widzów. Ponieważ ostatni odcinek bardzo fajnie się przyjął, więc postanowiłem, że już nie zwlekam i nagrywam kolejny. Dokładnie tak, ale nie martwcie się, kolejne odcinki będą już czegoś innego, spokojnie, nie będzie tylko rysowania widzów. Oczywiście zdjęcia dalej biorę z grupy, Muchawce Kaczki, mam nadzieję, że już jesteście. Także zejdę sobie tutaj do komentarzy. No i właśnie, w ostatnim odcinku rysowałem same dziewczyny, więc dzisiaj narysujemy sobie też paru mężczyzn. Mężczyzn. O, Kajtuś. No i od kogo by tutaj zacząć? Jest tutaj Adrian, więc weźmiemy sobie zdjęcie Adriana i dobra, rysujemy go od razu tutaj w Paincie, nie ma co zwlekać. Okej, biorę pędzel i rysuję, po prostu teraz rysuję jak widzę, nie będę się tutaj bardzo jakoś rozrysowywał. Ciach, ucho, drugie ucho, pięknie jest. No i teraz tak, kolega Adrian ma różowe włosy, inne niż to zwykle bywa u mężczyzn, ale okej, niech i tak będzie. Dobra, i narysujmy mu teraz tak. Jak te włosy narysować? I on ma teraz tak rozczochrane te włosy. Dobra, ale jakoś to się narysuje, myślę. Więc spokojnie. Ty, nawet to wygląda lepiej niż myślałem. Powiem wam szczerze, że nawet mi się podoba. W sensie, nawet spoko to wychodzi. Co prawda będą tam prześwity straszne, no ale to już nieważne. Dobra, pokolorujmy to trochę. No i są włosy, dobra, mamy włosy. Dobra, musimy wziąć jakiś taki kolor cielesny bardziej, bo to w ogóle nie przypomina. Problem jest w tym, że nam tutaj po prostu, no nie może tak wyglądać, czekajcie, ja to szybko po prostu naprawię, weźmiemy tutaj pędzel ten i zróbmy tutaj taką, a nawet coś takiego, dobra, potem to jakoś zmodyfikuję i rysujemy dalej, pozostały nam oczy do zrobienia, oczy weźmiemy tutaj oczywiście w tym miejscu, gdzie powinny być, tutaj pięknie oczy, nie, może jednak trochę tak, okej. No ja nie jestem specjalistą w rysowaniu oczu. Dobra, zróbmy tutaj dziurki. Pięknie, po prostu wspaniale. Jeszcze tutaj zrobimy takie coś, żeby wyglądało jak nos. No piękny nos. Wiem, spokojnie, nie musicie mi mówić. Ja wiem, że to jest wspaniały nos. Tu jeszcze koszulka. Okej, tutaj ramię. Pyk. I git. Dobra, mamy cię. Jeszcze tylko usta. Usta takie. Możemy też zrobić tutaj z czerwonym odcieniem. O. Dobra, może trochę nie za ładny, ale okej. I wezmę jeszcze tutaj uszy, ci pomaluję. Uszy troszeczkę ciemniejsze niż po prostu masz tutaj normalnie. Ale spokojnie. Tutaj włosy masz normalnie brązowe, tylko ja ci muszę zamknąć normalnie tutaj, żeby nam nie uciekł kolor. Dobra, zamkniemy to. I teraz powinno być normalnie, tylko weźmy jakiś taki ciemniejszy brąz, taki bardzo ciemny. Okej. Moim zdaniem to wygląda naprawdę dobrze, mi się podoba. Jeszcze oczy, zapomniałem ci oczy wypełnić. Dobra, białym kolorem oczywiście w środku i potrzebujemy jeszcze zrobić źrenice w kolorze, no nie wiem jaki tutaj masz kolor tych źrenic, to są źrenice? Tak, to są chyba źrenice, zróbmy tak, okej. No i taką kropeczkę dosłownie delikatną, ciach, tak wygląda Adrian, jeszcze, a zapomniałem o szyi, dobra, szyja jeszcze tutaj pięknie, może trochę ciemniejsza, żeby było, że ciemniej, no i koszulka biała, koszulka jest biała, tutaj zamknijmy dół tej koszulki i pokolorujmy ją tym kolorem, no tutaj wyjdzie taki zieleń tak, ej czemu to takie ciemne, w ogóle to niepodobne, weźmy stąd, dobra, no i jest taka jasna koszulka, no i tła już nie trzeba robić, no bo tło tutaj jest takie, tak wygląda nasz Adrian, wydaje mi się, że wszystko co potrzeba było zrobić, to zrobiłem, no i tak, mam nadzieję, że nam się podoba, naprawdę wspaniały rysunek, a teraz zabieram się za kolejny. No i dobra, rysujemy go. Oliwia, proszę bardzo, to biorę Oliwię. To będzie ciężkie wyzwanie, ale biorę Oliwię. Wklejam Oliwię, będzie to czarno-białe zdjęcie, więc nie trzeba będzie chociaż kolorować. To jest akurat plus. Dobra, bierzemy ciebie, masz tutaj dużo szczegółów, ale dobra, ja sobie dam radę. Chyba, no pewnie nie, ale dobra, damy radę. Czoło. Tutaj buzia, która jest szalikiem przysłonięta, dlatego nie trzeba na pewno. Zróbmy tutaj ten szal. I czapa będzie tutaj. Ty kurczę, jak to ładnie wyszło mi. Nie spodziewałem się, dobra, i te włosy, z tymi włosami będzie problem. Ale jakoś dam radę. Dobra, ciach, tutaj jest taki coś. I tu jest kurteczka. Tutaj są włosy, a tutaj mamy rękę. Dobra, zajmiemy się teraz twarzą. Ta twarz wygląda tutaj strasznie, ale dobra. Włosami to zasłonimy, to nawet nie będzie widać. Zróbmy jej oczy, która ma takie dosyć, że tak powiem, przymknięte. Drugie oko. Podobny sposób.
Nos jest taki bardzo niewyraźny, więc ja go zostawię. Usta powinny być tutaj, ale żeby to naturalnie wyglądało, to ja je zrobię trochę wyżej. W takim razie proszę bardzo, zrobimy tutaj, żeby było widać, że to są usta, zrobimy tak rozdzielenie ust. Dobra, w sensie górną od dolnej wargi. O Jezu, ale ten kształt twarzy, nie. Dobra, zrobię ci jeszcze ten nos, żeby nie wyglądało to aż tak strasznie. Przepraszam cię, Olivia, naprawdę. I jeszcze dziurki w nosie, dobra, dziurki w nosie to już ten pikuś. Okej, pięknie, dobra, nieważne. Lecimy dalej, co tutaj dalej można narysować? Zróbmy te włosy, włosy w kolorze takim. Szybko biorę tutaj pędzel do rysowania włosów. To jest, a ciekawy jestem jeszcze, jak ten pędzel sobie radzi. W sumie tak samo, dobra, to zrobimy tym. Jak ty masz te włosy tutaj, dziewczyno? Olivia. W ten sposób masz tak strasznie tej rozwiane przez wiatr. Dobra, zróbmy tutaj, zacznijmy. Właściwie lepiej, żeby stąd, żeby zasłonić ten jakże wspaniały kształt twarzy. No i tutaj w każdą stronę porozwiewane włosy. No i dobra, mamy tutaj włosy. Może tutaj bardziej odlatują w tę stronę jeszcze. Takim jaśniejszym kolorem, okej. No i co, przyszedł czas na pokolorowanie twojej twarzuni, Olivia, dobra. No, tylko nos zniknął. Dobra, to ja zrobimy ją jaśniej trochę, żeby ten nos był widać. Dobra, widać nos. Czapka i szalik. Tutaj masz taką dziwną strukturę. I czym ja tą strukturę ci mam zrobić, moja droga? No właśnie, chyba kredką. Chyba kredką. No powiedzmy, że to jest taka struktura. I zaimprowizuję to samemu. Po prostu będziesz miała jeszcze inny wygląd. Po prostu taki nowy outfit. No dobra, twarz nie powala. Może ja coś z tą twarzą zrobię. No bo naprawdę wygląda to tragicznie. Brwi! No tak, brwi. Zapomniałem o brwiach. Dobrze, że sobie teraz przypomniałem, bo to wyglądałoby strasznie, gdybyś nie miała brwi tutaj. Już w ostatnim odcinku Agata nie miała brwi, to już mi wystarczy, naprawdę. Zróbmy ci brwi, bo to, no muszą być brwi, prawda? Tutaj zróbmy brwi, proszę bardzo. Wow, ale masz piękne brwi teraz. No. Tak. Dobra, ale te usta też... może tu się pocieniuje jakoś, czekajcie, czym, jakim ja kolorem robiłem to? Bo ja muszę naprawić tą twarz, ja naprawdę, ona jest tak źle zrobiona, że muszę ją troszeczkę tej... jakieś rumieńce porobić, dobra, nawet tego nie widać. Tu, okej, dobra, no ja już tego nie poprawię, dobra, zajmiemy się teraz w takim razie kurtką. No i kurtka to już jest prosta sprawa. Ach, tak, oczywiście, gdybym pomyślał i wcześniej zamknął tutaj teren. Okej, pięknie, dobra, jeszcze ci tutaj poprawię ten zamek i lecimy do następnej osoby. No mi się wydaje, że to jest perfekcyjnie odwzorowany rysunek. Myślę, że wam też się tak wydaje. Tylko mam się wydawać, ponieważ no wiadomo jaka jest prawda. Ja jeszcze tutaj poprawię. Dobra, to jest tyle na ten rysunek, lecimy dalej. Tu jest Mortalcio, to już brałem. No i Kajtuś, proszę bardzo, bierzemy Kajtusia czarodzieja. Kajtuś czarodziej, właśnie, nie wiem czemu Kajtuś czarodziej mi się tak kojarzy, więc narysujemy. Wiem, ej, wiem co zrobię. Weźmy go troszeczkę, zmodyfikujemy i zrobimy z niego Kajtusia czarodzieja. Myślę, że to będzie dobry pomysł. O, tutaj ma taką fajną zmarszczkę na czole. Rysujemy Kajtusia czarodzieja w takim razie. Ja trochę sobie zmniejszę to DPI, myślę, że mi się łatwiej to narysował ten kształt. Powiedzmy, że jest podobny. Pięknie tutaj ten, no i jeszcze tutaj sweter. Myślałem, że to koszulka, to sweter jakiś. Dobra, i tu w tę stronę, tutaj masz taki jakiś... takie coś, nie wiem jak to się nazywa, ale takie masz, także no mniej se dalej, ja ci tego nie narysuję, ziomuś, sorry. Wiem, jak czarodziej, to on powinien mieć niebieski skafander. I każdy prawilny czarodziej ma też, ale to już mniejsze pędzel, bo nie wiem czy to się tutaj zmieści. Taki rożek, no właśnie, nie zmieści się. To musiałoby być takie. Tutaj gdzieś zwisa taki frędzel z tego. Kontynuujmy twarz, twarz była w tym kolorze. Więc ja wiem, tutaj szybko wypełnię, jeszcze tej szyja, okej. To powinno wyglądać bardziej wystawać, myślę. O, teraz lepiej. Żeby nie było aż takie, no, na samej głowie. Tu jeszcze włosy się gdzieś muszą zmieścić. Włosy w kolorze brązowym ma Kajtuś. Bardzo fajnie, brązowe włosy. Ja też mam brązowe włosy, polecam. Nie, nie polecam, ale no, piękne łóżko, lewe i prawe. Pięknie, no wygląda wspaniale. Teraz jakieś tutaj brwi. Szybko na czole, na twarzy, no i proszę bardzo, i oczy zostaną. Brwi, to ma takie wielkie, w ogóle czarne, no ale dobra, zróbmy je brązowe. Okej, dobra, jedno oko. I drugie oko. Kurde, ale to epicko wygląda, normalnie, jestem zadowolony z tego rysunku. Ma w środku widoczny taką kropkę ciemną, więc takie zrobię, może jak to wygląda źle. No ale nieważne. Znaczy źle, dobrze, no nie, no nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, ale... przyjmijmy to z pokorą, tutaj jeszcze nos. Okej, niech będzie. No i usta. Usta to już się nie pierdzielę, po prostu zrobię mu takie. Ej, czy to nie wygląda jak Kajtuś? A, wiem, miałem zrobić te gwiazdki.
Tak jest, wiem, spokojnie. Tutaj żółtą gwiazdkę, tylko teraz... Jak to się robi? Dobra, tak to się robi. Ten kolor jako drugi, o. Ej, ale to jest zarąbiste, można normalnie tak szybko robić gwiazdki. Super. Tła nie robię, dam mu tam jakieś, nie wiem, losowe, różowe po prostu, różowe tło. Będzie czarodziej na różowym tle. No i co, to tyle chyba z tych wszystkich dzisiejszych rysunków. Nawet powiem szczerze, że jestem zadowolony. Dzisiaj wychodziło nawet, miałem robić to na szybko, a wyszło nawet lepiej. Także jestem w miarę zadowolony, dobra. Dziękuję wam serdecznie za odcinek, jeśli chcecie więcej, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. Bardzo mnie to zmotywuje, wpadajcie na grupę Dmuchawce Kaszki oraz wszystkie social media, które macie w opisie. Subskrybujcie kanał, no i trzymajcie się. Na razie dziękuję wam za oglądanie, hej hej hej!